Witajcie! Pokażę wam, jaką robotę robimy. Tu o takie graty, instalacje sieci wodne i ogrzewania. Tu jest taka centralka sobie, tam te rury. O, tutaj te nieizolowane to nasza robota. Ale nie możemy tego na razie skończyć jeszcze. O, tu jest sala gimnastyczna. Także tak to wygląda. Idziemy teraz tutaj do drugiego pomieszczenia. Tu taki bojler ładny. No wysoki, zobaczcie. Muszę rękę wyciągnąć no, prawie do końca. Tutaj takie o bajery. Powiem wam, że nie mam pojęcia, co to jest, bo nie jestem hydraulikiem. Także ja tego nie robiłem. To kolega. A tu jeszcze to, co myśmy robili, to o umywalki, podłączanie. Prysznice takie nowe, a takie o tam graty tu przy kibelkach, a jeszcze nie podłączone są te rurki do spustu. O, tutaj takie o coś, szpyle to się nazywa, nie wiem do czego to ma być, jakiś przepływowy coś tam, jinx. O, tu jeszcze takie właśnie te nowe baterie powstawialiśmy, elegancko. Tutaj tak samo te baterie. No a tu sobie siedzimy. Kanciapa na przerwie. Taka sobie szatnia. No i co, film nagrywam, nie wziąłem kamery, dlatego nagrywam telefonem. Ale w każdym razie. No tak jest, jak jest. No i co wam powiem? Co wam powiem? Że właściwie mamy tutaj krótką przerwę, bo czekamy na towar, mają przywieźć. No i tyle. Ale podejdziemy do tu. Amerykańska, słuchajcie, bo to zobaczcie, bo to jesteśmy w Ameryce teraz. To co jest napisane. Widzicie? Jakieś tam, coś tam. Za ile? Ciekaw jestem, czy jedną ręką rzucę. A, kiszka. To co, jeszcze raz. Taki sobie filmik, słuchajcie, bo nie mam pomysłu na film. Najgorsze jest to, że tutaj właściwie nie mam żadnych możliwości, żeby coś nagrać fajnego. No i o tak dla rozrywki. Siedzi. No to wystarczy. Jedną ręką się udało i git. Sala, słuchajcie, sala to jest strażaków. Jeszcze wam pokażę, jakie fajne są odważniki. Nie wiem, kto to i do czego to jest w stanie udźwignąć. 135. To jest jakiś tam ichnie coś. O kurde, ale to ma ważyć około 70 kg. Nie, za Chiny, to nie da rady. Jedną ręką, nie wiem, jakie to koksy musiały być, żeby to dźwignąć jedną ręką. W kamerze tam 70, taki przelicznik jest 70 coś kilo. No w każdym razie tu jest to taka siłownia ich strażaków. Tam leży jeszcze taki manekin, pokażę wam tego manekina. I zaraz muszę iść, bo materiał przywiozą, będzie rozładunek. Chłopaki czekają na zewnątrz. Ja tu na chwilę na sali, o. Tu leży taki. I strażaki na nim ćwiczą. No i tam jakieś, nie wiem, rozwijanie węża. No tak jak strażaki, no. Także takie o coś, widzicie. Mają tutaj kompletną siłownię i sobie przychodzą. Kiedy tam im pasuje, no jak strażaki, wiadomo, oby nie mieli nigdy zajęcia, prawda? I niech sobie tu ćwiczą do końca życia, ani razu nie musieli wyjeżdżać. No, taki króciutki filmik dzisiaj. Jak macie pomysły na film, co ja tu mogę nagrać fajnego, ciekawego w Niemczech, to bardzo proszę o komentarze, bo nie mam pomysłu naprawdę i czuję się tak, jakbym tutaj był za karę. To tyle na dzisiaj, trzymajcie się, cześć!